Odznaczenia zasłużone dla rolnictwa, mądre słówki, puchary i złote róże trafiły w ręce zwycięzców konkursów Kwatera na medal i Agroklasa ODR. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To były dwa ważne wydarzenia, bo z jednej strony doradztwo było nagrodzone, konkretnie wydawnictwa periodyczne ośrodków doradztwa rolniczego z całego kraju, jak również no, myślę, że to są poniekąd liderzy polskiej wsi, czyli właściciele gospodarstw agroturystycznych. I jedni i drudzy są takimi jakby w swoich środowiskach mentorami, doradcami. To są konkursy ważne, ponieważ promują ludzi przedsiębiorczych. Jeżeli mają ładnie położone gospodarstwa, mają atrakcje, które mogą przyciągać turystów, a dlaczegożby nie popróbować w agroturystyce? Jako dodatkowej, uzupełniającej, często bardzo ważnej działalności przynoszącej dochody. Wybór najlepszej kwatery na medal tradycyjnie już został przeprowadzony na portalu agronews.com.pl. Decyzją internautów pierwsze miejsce zajęło gospodarstwo agroturystyczne Pod Jabłonią, które prowadzą państwo Katarzyna i Piotr Siwiec w Celejowie w województwie lubelskim. Zwycięzcy otrzymali statuetkę mądrej słówki i odznakę zasłużony dla rolnictwa. Ta nasza nagroda jeszcze dodatkowo jest wzmocniona odznaką, honorową odznaką zasłużeni dla rolnictwa. Staramy się wracać do tradycji, do regionalizmu. Możemy się poszczycić certyfikowanymi produktami lokalnymi, na które mamy zdobyte certyfikaty. Staramy się jak gdyby serce wkładać do garnka, że tak powiem. Goście to doceniają, komplementują i wracają. Oprócz gospodarstwa agroturystycznego, państwo Siwiec mają również sad jabłoniowy. Chcemy się zająć, już trochę nam to wychodzi, produkcją soków jabłkowych, na razie na taką małą skalę. Przede wszystkim dla gości, którzy mieszkają u nas w agroturystyce, no i z reguły oni ten sok od nas kupują i no chwalą, że jest zdecydowanie lepszy od soków, które są w sprzedaży na rynku krajowym. Z kolei w 10. edycji konkursu Agroklasa najlepszym czasopismem wydawanym przez ośrodki doradztwa rolniczego okazały się Wiadomości Rolnicze Podlaskiego ODR-u. Wyróżnienia powędrowały także w ręce przedstawicieli łódzkiego i śląskiego ośrodka. Jest to nagroda za 26 lat pracy wydawania naszego wydawnictwa Rada. Jest to taki skrót: rolnictwo, aktualności, doradztwo, analizy. W tej Radzie znajdują się wszelkie informacje dotyczące naszej pracy, łódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, pracy Ministerstwa Rolnictwa, całej pracy wokół wszystkich instytucji okołorolniczych. Miło nam, że województwo śląskie, postrzegane wszędzie jako kraina hut kopalń i przemysłu, ma bardzo dobre, mocne, nowoczesne i prężnie rozwijające się rolnictwo. Minister rolnictwa wręczył nagrodę Stowarzyszenia Agrobiznes Klubu imienia Andrzeja Warchoła Buławę Hetmańską. Powędrowała ona w ręce prezesa rynku rolno-spożywczego w Broniszach, Mirosława Mazuruka.